Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor, doktor, a to 536 odcinek podcastu BSS BS Tajemnic, w którym dzielę się z Wami różnego typu ciekawostkami, wskazówkami, refleksjami dotyczącymi świata nowoczesnych usług dla biznesu. Czym są nowoczesne usługi dla biznesu? No cóż, to jest bardzo szerokie pojęcie, ale miało ono swoje początki w branży outsourcingowej. Tak, kiedyś lubiliśmy używać słowa outsourcing, później coraz mniej. Mało tego firmy, które dostarczają zaawansowane usługi, czyli wchodzące w głęboką analitykę i taką wartość dodaną, przestały o sobie mówić, że są outsourcerami, no i zaczęły mówić, że świadczą nowoczesne usługi dla biznesu. Nazwa nie jest tutaj istotna, ważne jest co się robi w tym sektorze i jaką wartość dodaje się różnym firmom. A są to przeróżne zagadnienia dotyczące chociażby prawa, obsługi klienta, finansów, księgowości, analityki, badań, rozwoju i szeregu innych procesów. Zrobiłem taki wstęp dlatego, że zacząłem się zastanawiać jak to jest z kształceniem ludzi w ramach tego, co oczekuje sektor nowoczesnych usług dla biznesu? A do tego natchnęła mnie moja wczorajsza taka chwila, która miała miejsce w ciągu dnia. W zasadzie ta chwila trwała około półtorej godziny, gdyż miałem okazję wirtualnie przeprowadzić wykład dla studentów jednego z uniwersytetów z Barcelony w Hiszpanii, choć raczej w Katalonii, powinienem powiedzieć, bo wiem, że oni są tam. W tamtym kraju dosyć sensytywnie, jeśli chodzi o to, co jest hiszpańskie, a co katalońskie, ale to akurat nie jest tutaj istotne. Ważne jest, że miałem taki wykład. Wykład ten trwał półtorej godziny i jego celem było przybliżenie studentom, międzynarodowej grupie studentów, informacji o tym, czym w ogóle jest outsourcing, jak wygląda sektor nowoczesnych usług dla biznesu, czym się różni outsourcing produkcyjny od usługowego, kto jest kim na świecie, w których krajach się to rozwija i mógłbym tutaj. I jeszcze dalej wymieniać różne rzeczy. To była bardzo inspirująca rozmowa. Z jednej strony, ja mogłem się troszeczkę wygadać, tak, zabrzmiało to troszeczkę samolubnie, ale z drugiej strony dało mi to do myślenia, że jednak są na tym świecie studenci, których takie rzeczy interesują. Są na tym świecie uczelnie, które są zainteresowane kształceniem ludzi w tymże obszarze. No i teraz do meritum. Płynę do brzegu. Wiecie, że w Polsce generalnie kształcenie, jeśli chodzi w obszarze outsourcingu czy też nowoczesnych usług dla biznesu, praktycznie nie istnieje? Tak, nie istnieje. Zadałem sobie troszeczkę trudu i zacząłem szperać w internetach znajdując oferty kształcenia polskich uczelni, i de facto powiem Wam, że znalazłem trzy. Znalazłem trzy istniejące kierunki, które chodzą i w których uczestniczą na zajęcia studenci. No a za chwilkę powiem Wam, że poza tymi trzema, jakie inne inicjatywy w ramach tego kształcenia, gdzie to hasło outsourcing, tudzież nowoczesne usługi dla biznesu się pojawia. To najpierw te, co są. Prymusem jest tutaj Poznań, gdyż w tym mieście są aż dwie uczelnie, gdzie są studia o kierunkach, w których nawet w nazwie występuje słowo outsourcing. Pierwsza z nich to Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu i tam jest taki kierunek jak zarządzanie kadrami, outsourcing HR. Drugą szkołą jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, gdzie mamy kierunek outsourcing rozwiązań chmurowych, czyli z jednej strony bardziej HR-owo, z drugiej strony bardziej informatycznie. Trzecia uczelnia to sopocka wyższa szkoła, czyli w Sopocie studia podyplomowe zarządzanie outsourcingiem finansowo-księgowym w BPO i SSC i ten kierunek ma najdłuższą historię. No dobra, czy to oznacza, że my de facto w Polsce praktycznie w ogóle nie kształcimy albo nie mówimy o outsourcingu, czy też usługach biznesowych jako takich? No nie jest to do końca prawda, bo oczywiście w ramach różnego typu kierunków studiów o zarządzaniu y, mamy wątki związane również z zarządzaniem poprzez zasoby zewnętrzne, czyli nie możemy powiedzieć, że ten temat nie jest poruszany na studiach. Ale nie mamy praktycznie w ramach wszystkich dziesiątek, jak nie setek różnych kierunków nauczania na różnych uczelniach wyższych w Polsce, czy to tych prywatnych, czy to państwowych. Kierunków stricte jako takich, które ogólnie zajmują się outsourcingiem, bądź też nowoczesnymi usługami dla biznesu. Co mam tutaj na myśli? Mam na myśli tutaj całokształt wiedzy, całokształt kształcenia od geografii, nazwijmy to, biznesowej, poprzez style zarządzania, poprzez Relacje kontrolingowe i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko to, czym zajmuje się sektor nowoczesnych usług dla biznesu. No i teraz jeszcze jedna refleksja. W ramach ostatniego dziesięciolecia, tak, o ostatniej dekady, były podejmowane przeróżne próby uruchamiania takich studiów. Takie próby były podejmowane na uczelniach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu. No i się zakończyły niczym. Tak, na ogół zakończyło się to tym, że albo nie zebrało się minimum studentów, aby uczestniczyć w pro takich programach nauczania, albo... Takie studia potrwały jeden rok i potem były zamykane. E, Okej, okay. być może moja wiedza na ten temat nie jest jakby kompletna, ale generalnie, mimo różnych usiłowań, poszukiwań, danych, nie udało mi się znaleźć potwierdzenia, żeby tego typu kierunki studiów przetrwały swoje debiuty. A czasami nawet do takich debiutów nie doszło. Mimo tego, że programy były bardzo mądre, były bardzo obfite w bardzo atrakcyjny program, mało tego dotykały one również. Również spotkań z praktykami biznesu, czyli takimi ludźmi, którzy mogliby wnieść swoje własne doświadczenie dla słuchaczy, dla studentów, aby pomóc im w zrozumieniu całego tematu, no i później jako absolwentom wejściu na rynek pracy. W tym roku, w roku 2021, powstała kolejna próba uruchomienia nowego kierunku nauczania. W ramach sektora outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu, tym razem w Krakowie, ale nie będę wam ani wymieniał w jakiej uczelni, ani jaki jest dokładnie numer, na nie tyle numer, co nazwa tychże studiów, dlatego że poczekam. Aż zobaczymy, czy rzeczywiście zbierze się minimum studentów, którzy taki rocznik uruchomią. Jeżeli tak będzie, to z przyjemnością nagram cały wręcz odcinek tego podcastu, który będzie poświęcony kierunkowi studiów, który faktycznie odniósł sukces. No i tak dało mi to do myślenia. Słuchajcie, branża, która według różnych badań w Polsce przekroczyła już 300 tysięcy osób zatrudnienia branża, o której dosyć często pisze się w gazetach, mówi się w wiadomościach, mówiąc o tym, że świadczy wartościowe miejsca pracy. Mówi się o tej branży jako nowoczesne usługi dla biznesu. Czyli znowu podkreślamy tą ambitność, że tak powiem tej, tegoż sektora, Wciąż nie może się w naszym kraju doczekać jakiegoś konkretnego projektu edukacyjnego, który zyskałby zaufanie i zainteresowanie wśród słuchaczy, wśród studentów. Owszem są podejmowane różnego typu próby gościnnych występów. Sam nawet w kilku takich brałem udział, czy to w Białymstoku, czy w Lublinie, czy w Warszawie. Tak, występowałem na szeregu różnych wykładów, ale te wykłady na ogół były godzinne, może dwugodzinne i na tym temat się kończył, czyli było to bardziej takie przedstawienie prezentacyjne. No, teraz moglibyśmy powiedzieć, że coś w rodzaju webinaru na żywo czyli, że nie tyle przez internet, co na salę wchodzi człowiek i zaczyna opowiadać o jakimś temacie, a potem temat znikał. A szkoda. Myślę, że szkoda dlatego, że gdybyśmy mieli w Polsce rzeczywiście w tych głównych ośrodkach miejskich, tych głównych ośrodkach, gdzie mamy skupiony sektor nowoczesnych usług dla biznesu, uruchomione programy edukacyjne, które obejmowałyby zarówno edukację taką typowo procesową, żeby ludzie wiedzieli, jak należy obsługiwać konkretne procesy, czy też e naukę języka obcego w tym Poza angielskim, języka niemieckiego, błagam polskie uczelnie, wejdźcie bardziej intensywnie w naukę biznesowego języka niemieckiego, to zobaczycie, jak wielu absolwentów zaraz po tych kierunkach będzie miało pracę. No to wracając do, do, do wątku, myślę, że uruchomienie takich programów edukacyjnych mogłoby być bardzo, bardzo sprzyjające. Po pierwsze, Samej branży, aby się znacznie szybciej rozwijała. Po drugie, studentom, że mogliby praktycznie natychmiast znaleźć pracę, i to nawet już na, w trakcie studiów, dlatego że przecież sektor nowoczesnych usług dla biznesu daje nam możliwości pracy w dowolnych godzinach. Tak, w dowolnych godzinach jest cała masa procesów, które mogą być obsługiwane czy to w dzień, czy wieczorem, czy w innych godzinach, i przecież taki student może sobie z jednej strony studiować, a z drugiej strony pracować i już praktycznie wykorzystywać nabywaną wiedzę. Co więcej, sektor nowoczesnych usług dla biznesu bardzo chętnie udostępni swoich własnych prelegentów, którzy mogą z praktycznego punktu widzenia dzielić się doświadczeniem, o którym powiedziałem wam ze 3 minut temu w tej mojej dzisiejszej dyskusji z wami, a w zasadzie takim monologu, który wam dzisiaj sączę do uszu. No i Słuchajcie, takie pytanie: czy my, jako Polska, jesteśmy gotowi na taką faktyczną, prawdziwą edukację, jeśli chodzi o obszar outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu? A może my robimy coś nie tak? Może my tworzymy zbyt hmm, nadmuchane te projekty edukacyjne, pokazujemy je zbyt górnolotnie i jest to mało zachęcające dla studentów, aby się zapisywali na takie kierunki? A może one są za drogie? Być może, ponieważ wszystkie, praktycznie, przynajmniej te, o których ja wiem, były studiami podyplomowymi, i to jeszcze podyplomowanymi, i to jeszcze uruchamianymi w modelu, no oczywiście, no, prywatnym, i, i trzeba było za to zapłacić, to nie jest to na kieszeń studenta, hm. daje to sporo do myślenia. A może warto w takim razie nie tyle budować cały kierunek studiów, co właśnie na przykład w przypadku zarządzania finansami albo zarządzania kadrami, zrobić odpowiednią ilość kilkunastu, kilkudziesięciu godzin z praktykami, która opisuje, w jaki sposób tą teoretyczną wiedzę wykorzystywać w praktyce w sektorze outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu. Takie refleksyjne dzisiaj, mam z Wami dzisiaj spotkanie. Takich kilka pytań mi się w głowie urodziło po tym w moim wczorajszym wykładzie, bo wczoraj ci studenci byli zainteresowani tym, co im opowiadałem na temat tego, czym outsourcing jest i jak to jeść, mówiąc wprost. Bo wczoraj padały pytania ze strony tych studentów szczegółowe, zarówno o zagrożenia, jakie niesie outsourcing, jak i korzyści, jak i gdzie on występuje. Czyli to zainteresowanie było. I myślę, że tego typu wiedza no nam tutaj na terenie Polski również by się dosyć mocno przydała. Ja y, będę pointował dzisiejsze spotkanie i powiem Wam, że mocno kibicuję, aby ta edukacja outsourcingowa, aby ta edukacja związana ze światem nowoczesnych usług dla biznesu nam się w naszym kraju rozwijała. To nie jest żadne odkrywanie Ameryki, to nie jest żadne super halo. To jest po prostu praktyczna wiedza, która przydaje się młodym ludziom we wchodzeniu na rynek pracy i gwarantująca im zatrudnienie. Także, drodzy studenci, jeżeli ty, mój drogi słuchaczu, ty, moja droga słuchaczko, jesteś studentem i zastanawiasz się nad swoją przyszłością zawodową, myślę, że dobrze by było, żebyś się zainteresował, czy też zainteresowała edukacją w kierunkach outsourcingowych, bądź tych, które dają pracę w nowoczesnych usługach dla biznesu. A wy, drogie uczelnie, jeżeli również przedstawiciele wasi są słuchaczami tegoż podcastu, zastanówcie się w takim razie, jak zbudować program, który jest programem może nie tyle ambitnym, co programem praktycznym i który mógłby zachęcić słuchaczy do tego, aby w takim programie uczestniczyć. Ja bym go oparł właśnie o wiedzę praktyczną, o język, a w zasadzie kilka nawet różnych języków, no i o kwestie takiego dobrego zarządzania procesami i projektami, bo to są rzeczy, które są absolutnie powtarzalne w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. No i tyle na dziś. Taka mała rozkwinka z piątkowa. Tak, bo dzisiaj mamy piątek, 8 października 2021 roku i mam nadzieję, że taka rozwinka również wam się lekka od czasu do czasu przyda, a później będziemy wracali do bardzo praktycznych rozmów, praktycznej ciekawej wiedzy, która będzie się pojawiała już w kolejnych odcinkach podcastu BSS bez tajemnic. Ja na dzisiaj stawiam kropkę. Ogromnie Wam dziękuję, dziękuję także patronom tego podcastu, czyli Marzenie Sawickiej Przemkowi Sławińskiemu, Damianowi Rucińskiemu i Szymonowi Kryczce. Którzy wspierają rozwój tejże audycji na platformie patronite.pl. Podobało Wam się? No to dajcie lajka w górę albo zasubskrybujcie sobie ten podcast, to wtedy nie przegapicie żadnego kolejnego odcinka. W weekend szykuję dla Was ekspresowe podsumowanie tygodnia, a na przyszły tydzień już się szykują kolejne odcinki. Myślę, że z bardzo praktyczną wiedzą. Dzięki, na razie, cześć!